Dzisiaj w Gietrzwałdzie otwieramy wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej pod tytułem Sąsiedzka krew. Miejsce, które codziennie odwiedza kilkaset, a niekiedy kilka tysięcy osób, jest szczególnie ważne dla Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ wystawa ta dotrze do szerokiego grona odbiorców z uwagi na fakt, że znajdujemy się w miejscu, do którego udają się pomnicy. Wystawa ta w sposób bardzo ogólny prezentuje tło konfliktu polsko-ukraińskiego, prezentuje też osoby odpowiedzialne za zbrodnię wołyńską, osoby decyzyjne w tejże zbrodni. Duży akcent położyliśmy też na dzień 11 lipca 1943 roku, dzień określany mianem Krwawej Niedzieli, kiedy to Ukraińcy jednocześnie wkroczyli do blisko 100 miasteczek zamieszkujących przez Polaków i już tego dnia zginęło kilka tysięcy Polaków, a to dopiero było preludium do zbrodni, w której kolejne dni powiększały tylko jej skalę. Staraliśmy się też na wystawie epatować fotografią, wskazując na zbrodniczy system ukraiński, który spowodował, że aż tylu Polaków musiało stracić życie. Ta wystawa nie dzieli, a łączy. Jest bardzo wyważona, przygotowana przez historyków, przez profesjonalistów i cieszę się, że zawitała do Gietrzwałdu.